Witam, cześć. Na dzisiejszych zajęciach zademonstrujemy jedno z zadań egzaminacyjnych. Jest to slalom pięciokrotny między dwoma pochołkami, popularnie nazywany ósemką. Rozpoczęcie slalomu zaczyna się od upewnienia o możliwości jazdy i wjeżdżamy w pole ograniczone linią ciągłą. W tej chwili kursantka bardzo dobrze się upewniła, rusza i zaczyna slalom między dwoma pochołkami. Wjeżdżając ma obowiązek upewniać się, czyli popatrzeć się w stronę, w którą skręca. Jedzie pierwszą ósemkę, upewnia się w lewo, upewnia się w prawo. Zaczyna drugą ósemeczkę, upewnienie w lewo. Jedziemy dookoła kolejnego pochołka. Upewnia się w prawo. Zaczyna trzecią ósemeczkę, upewnienie w lewo. Upewnienie w prawo. Zaczynamy czwartą ósemkę. Upewnienie w lewo. Najważniejsze, żeby jechać na drugim biegu, motor nie szarpał i był stabilny tor jazdy. Podczas tego zadania nie wolno najeżdżać na linię, podpierać się nogami i nie upewniać się o możliwości skręcania. Zaczynamy piątą ósemeczkę i kończymy, wyjeżdżamy w tej chwili. Upewnienie się w prawo. I wyjeżdżamy sobie, zatrzymujemy się. Jest to prawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne.